Dzień dobry, Marta Ringard-Orłowska, redaktor naczelna Kuriera Gmin. Poprowadzę dziś dla Państwa debatę na kandydatów na burmistrza Brzegu Dolnego. Do udziału zaprosiliśmy w niej dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów osiągnęli najlepszy wynik i zmierzą się ze sobą w walce o fotel burmistrza 30 listopada. Kandydaci dwa dni temu otrzymali od redakcji zasady udziału w debacie. Zgodnie z nimi kandydat otrzyma 5 zagadnień i ma czas od 2 do 5 minut na odpowiedź. Dalej zadam dwa pytania czytelnika i po jednym pytaniu kandydaci zadadzą sobie nawzajem. Na debatę przybyła do nas tylko pani Katarzyna Uran. Pan Stanisław Jastrzębski odmówił udziału, przesyłając dzisiaj do redakcji swoje oświadczenie. Zgodnie jednak z regulaminem debaty będzie pani mogła zadać publicznie pytanie swojemu konkurentowi. Pierwsze zagadnienie. Służba zdrowia. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to przyznam szczerze, że jest to temat trudny. Temat trudny, bo dzisiaj sieje się taką atmosferę grozy, strachu. Pracownicy boją się o swoje miejsca pracy i tak naprawdę to jest główny problem. I tutaj wmawia się tym ludziom, tym pracownikom, że no, powinniśmy cieszyć się z tego, co jest. Że nie czeka nas nic więcej, bo właściwie doba świetności szpitali to już dawno minęła. Ale jest to ewidentnie nieprawda. Mamy bardzo duże możliwości. Jesteśmy miastem, które słynie z chemii. Mamy naprawdę ogromny potencjał i właściwie no, pierwszy pomysł, który się nasuwa, który był jakby tematem wielu naszych spotkań, to jest klinika, która mogłaby powstać tutaj na bazie naszych dolnobrzeskich czy wołowskich szpitali, bardziej myślę o Brzegu Dolnym. Tutaj leczenia chorób zawodowych, chorób związanych z chemią organiczną, to są oczywiście kompetencje no, na przykładzie Siemianowic Śląskich, gdzie powstało takie piękne centrum oparzeń. Są możliwości, są to środki zewnętrzne, są to jakby tutaj finansowanie nie tylko z NFZ-u, ale z województwa, z Urzędu Marszałkowskiego, są to programy operacyjne, regionalne programy operacyjne, można pozyskiwać środki zewnętrzne, trzeba po prostu wyjść poza te schematy, poza to, co wmawia się dzisiaj ludziom i myślę, że tutaj jest duża szansa. No, kura znosząca złote jajka, jak pan Kokoszka, pan Leszek Kokoszka, światowej sławy specjalista, powiedział o oddziale, który stworzył w Brzegu Dolnym. Oddział, który świetnie prosperował, proszę państwa. Prosperował i miał szansę tutaj właściwie do 2020 roku podpisana była umowa. Myślę, że gdyby nie decyzje, złe decyzje oczywiście, decyzje pani prezes, jest to osoba, którą wielokrotnie krytykowałam za te działania i no nie tylko to, co gdzieś tam publicznie było ludziom przekazywane, ale my mieliśmy też jako radni informacje takie, w kuluarach rozmawialiśmy o kondycji finansowej, o pozycji tutaj całego PCM-u. Jest wiele spraw, proszę państwa, które na opinię publiczną, do opinii publicznej w ogóle nie dotarły. Także są możliwości, trzeba wyjść poza to zaściankowe myślenie, poza te stereotypy, które wmawia się ludziom i to, że mogłoby powstać w Brzegu Dolnym coś więcej, to tak naprawdę jest duży pozytyw i dodatkowe miejsca pracy, to, że ludzie przestaliby w końcu się bać, przestaliby być w takiej grozie, w takim lęku i myślę, że tutaj naprawdę ogromne możliwości, ze względu na to, że jesteśmy tym miastem chemicznym, że te możliwości można wdrożyć w życie i tutaj chciałabym w takim kontekście pozostawić ten temat służby zdrowia. Natomiast ten oddział pana Kokoszki jest takim przykładem, który no może nastrajać pozytywnie. To nie chodzi tylko o to, żeby utrzymywać to, co jest, bo to koniecznie trzeba utrzymać. To trzeba koniecznie utrzymać i dzisiaj wmawia się ludziom, pracownikom ZOZ-u czy PCM-u, bo jest to Powiatowe Centrum Medyczne, spółka z udziałem 3 samorządów. Proszę państwa, wmawia się, że jak przyjdzie ktoś nowy, to pozwalnia wszystkich, zlikwiduje szpital. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby siać. No, pracownik musi być wolny od strachu. Nie może tak być, że wmawia się ludziom, przyjdzie nowy, zlikwiduje wszystko, ja jestem dobry, zostawmy stare schematy. Także tak tutaj w temacie służby zdrowia. Dobrze. Drugie zagadnienie. Podatki. Wysokie czy niskie? Na co są przekazywane w gminie? No podatki mamy najwyższe w Polsce i właściwie to był też jeden z kluczowych tematów naszych spotkań, debat. Chciałabym powiedzieć też o praktykach, dobrych praktykach z krajów wysoko rozwiniętych, bo tam tak naprawdę minister wyznacza dolną granicę podatków, nie górną. U nas są te górne granice podatków i właściwie gmina Brzeg Dolny uchwaliła prawie wszystkie podatki na górnych granicach. To nie stwarza konkurencyjności, jesteśmy bardzo drogą gminą.
I myślę, że to nie są dobre praktyki, nie takie, które stwarzają możliwości przedsiębiorcom, mieszkańcom. Droga gmina nie jest konkurencyjna i to, że jesteśmy tutaj w takim momencie przy lokalizacji mostu, możliwościach, jakie nam daje tutaj most w brzegu dolnym, no ludzie uciekają, uciekają przedsiębiorcy i pokazał to przykład podatku od środków transportowych, który mamy naprawdę najwyższy ze wszystkich okolicznych gmin. Gmina Mikinia ponad połowę tańsze te podatki. Nie tylko zresztą od środków transportowych i zaskutkowało to naprawdę potężnym wzrostem gospodarczym, budową nowych miejsc pracy, nowych fabryk. Nasi przedsiębiorcy uciekają i wcale nie dziwię się, że uciekają, bo przedsiębiorca dba o koszty swojego zakładu i tutaj to wszystko to jest, proszę Państwa, gospodarka, ekonomia i to trzeba wziąć pod uwagę. Nie można budować czegoś, no dzisiaj tak naprawdę gmina Brzeg Dolny na podwyżce podatków tylko i wyłącznie straciła, bo budżet uszczuplał. To nie były dodatkowe wpływy z tytułu tego, że podatki się zwiększyły. To były po prostu mniejsze dochody z tytułu tego, że te podatki wzrosły. Także to na przykładzie środków transportu, podatku od środków transportowych to jest najlepszy przykład. Mhm. Trzecie zagadnienie. Cena wody i ścieków. Wysokie, niskie, na co są przekazywane? Mamy bardzo wysokie ceny wody i ścieków i też wielokrotnie jako radni opozycyjni mówiliśmy o tym, bo burmistrz cały czas stoi na stanowisku, że jesteśmy opozycją, ciągle krytykujemy. Nie, proszę Państwa, opozycja jest bardzo potrzebna. Jest to naprawdę dar dla społeczności, dar dla demokracji, a no niestety przekleństwo dla tyranii, bo tak to dzisiaj można powiedzieć, tak ja to traktuję. I uważam, że ta nasza krytyka, konstruktywna krytyka, nasze propozycje, bo nie zgadzaliśmy się z takimi praktykami, jakie są w gminie Brzeg Dolny, uważam, że ceny, które płacimy rokicie i ceny, które są dla odbiorców, ceny wody i ścieków, są ponad 100% wyższe niż oddajemy tutaj rokicie ceny ustalone. Negocjacje nie są dobrymi negocjacjami i chciałabym tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę około 2 zł płacimy za wodę, bierzemy od mieszkańca ponad 200%. Podobnie jest z ceną ścieków. Jeżeli te negocjacje będą nadal takie, jakie są, kiedyś Rokita budowała ujęcia wody, hotele, domy, przedszkola, żłobki, bo tak było w socjalizmie. No dzisiaj jest nowy system. W tym nowym systemie Rokita właściwie wszystkie te dobra, te inwestycje pooddawała gminie, czyli mieszkania, hotele. To wszystko zostało jakby tutaj w zarządzaniu gminy, włączone. No poza tym ujęciem wody i dzisiaj albo jako gmina powinniśmy uniezależnić się, czyli poszukać swojego własnego ujęcia wody, zrobić własne odwierty i tutaj to ujęcie wody powinno być w kompetencji gminy. Mówiliśmy też wielokrotnie o nowej oczyszczalni ścieków, o budowie nowej oczyszczalni ścieków. To też są, proszę Państwa, środki zewnętrzne, to nie są pieniądze gminy. Ogromne środki, ogromne możliwości ze środków unijnych, z Funduszu Ochrony Środowiska, z tych programów operacyjnych regionalnych, o których mówiłam już też wielokrotnie. Są możliwości i jeżeli gmina nie będzie tutaj w tym temacie podejmować konkretnych działań, to proszę Państwa, mieszkańcy się w końcu zbuntują. To nie może być tak. No, jakość wody też pozostawia wiele do życzenia, więc tutaj mieszkańcy naprawdę mają powody do narzekań. Naprawdę mają powody do narzekań. Czwarte zagadnienie. Firmy, pracodawcy, wykonawcy inwestycji, współpraca z nimi. Jeżeli chodzi o współpracę, no to przyznam szczerze, to jest współpraca ciągle z tymi samymi firmami i często spokrewnionymi z pracownikami magistratu, między innymi burmistrzem Jastrzębskim. To też wielokrotnie nawet z prasy czy z naszych wypowiedzi na sesjach można było wyczytać między wierszami. Nie chciałabym tu wskazywać osobowo, ale no proszę Państwa, nie może być tak, że wszystkie inwestycje w gminie robią ciągle te same osoby. Przetargi są tak rozpisywane, że właściwie mali przedsiębiorcy nie mają możliwości uczestniczenia w takim przetargu. Przykładem była świetlica w Pogolewie Wielkim, gdzie tak naprawdę w zakresie przetargu było wyraźnie napisane, że podwykonawcy mogą jakąś część robót wykonywać i no w ogóle nie spełnione te warunki przetargowe. Wygrała firma Pomet oczywiście, wykonywał całkiem kto inny w 100%, nie w 20 czy tam 30, jak było zakreślone w ofercie przetargowej. Także to w ogóle te praktyki, które są, współpraca z firmami, które służą gminie i mają te zlecenia, no to pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Natomiast współpracy z przedsiębiorcami nie ma żadnej.
Żadnej, nie ma inkubatorów przedsiębiorczości, nie tworzy się systemowych zwolnień z podatków, nie zachęca się nowych przedsiębiorców, nie przychodzą nowe firmy, nie ma nowych miejsc pracy, bo proszę Państwa, nasza gmina nie stwarza żadnych nowych możliwości. Żadnych nowych możliwości i tak naprawdę tu jest generalnie problem. To gmina Wrocław wprowadza takie programy, jesteśmy w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, jesteśmy tutaj udziałowcami, my właściwie żadnych korzyści z tej agencji nie wynieśliśmy. Wrocław wprowadza projekty, wprowadza programy, zwolnienia z podatków systemowe, od każdego dodatkowego miejsca pracy też są ulgi podatkowe, zwalnia się z podatku od nieruchomości, z podatku dochodowego, to jest ten system, o którym ja mówię. Podatki mamy najwyższe, to też nie zachęca przedsiębiorców, nie zachęca do tego, żeby nawet w naszych strefach ekonomicznych inwestować. I ostatnie zagadnienie, kultura. Kultura. No przyznam szczerze, też to jest temat, który często omawialiśmy na komisjach, na sesjach i jeżeli chodzi o Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ja myślę, że to jest już praca pani dyrektor, taka oderwana całkowicie, odrealniona, oderwana od rzeczywistości. To jest kultura według pewnej grupy osób i tu się nie dopuszcza żadnych nowych pomysłów. Młodzież nie ma nic do powiedzenia. Zlikwidowano, proszę Państwa, Komisję Młodzieży, która świetnie działała, która miała swoje inicjatywy, która chciała tutaj wnieść coś nowego, coś świeżego do gminy. Upadł całkowicie pomysł Młodzieżowej Rady Gminy. Ta młodzież naprawdę miała chęć, ona przychodziła z różnymi inicjatywami. Mamy przykład Mateusza Głowackiego, no, chłopak, który naprawdę odnosi sukcesy, ale tutaj w Brzegu Dolnym był blokowany. Tutaj w Brzegu Dolnym nie miał szans rozwoju, nie miał możliwości, a też wiele pomysłów jeszcze w ramach tutaj jego działania przy Komisji Młodzieżowej z tą młodzieżą, która tam faktycznie chciała te inicjatywy, to młodzież troszeczkę poruszyć. No nie było szans współpracy z panią dyrektor i wszelkie te inicjatywy upadały tutaj w zalążku. Komisję Młodzieży zlikwidowano, zaprzestano tutaj jakiegokolwiek zewnętrznego działania. Także to jest takie stereotypowe myślenie zaściankowe, brak wyjścia na zewnątrz, brak pomysłów, brak jakiegokolwiek tutaj, jakiejkolwiek inwencji. Ale to jest też to, co mówiłam wcześniej, czyli te wnioski mieszkańców, wnioski, które składamy do burmistrza, bo składa młodzież, składają sołtysi, składają mieszkańcy, składamy też my radni. Te wnioski leżą w szufladzie, my nigdy ich nie omawialiśmy i dzisiaj ta otwartość burmistrza, która od dwóch dni, którą od dwóch dni możemy oglądać na stronie GIS-u, to proszę Państwa, to jest, cieszę się, że ta otwartość w końcu jest po 6 latach, bo ja jestem 8 lat radną, ale 2 lata pracowałam z burmistrzem Skorupą i to była praca, to była merytoryczna. Fajna praca z dyskusją, z jakimiś nowymi pomysłami i wdrażaniem tych pomysłów w życie. Natomiast z burmistrzem Jastrzębskim to, proszę Państwa, nie jest praca. To nie jest praca, to jest po prostu takie jednoosobowe rządzenie, które my mamy grzecznie zaaprobować i tak to wygląda. Nie zgadzam się z tym, stąd moje kandydowanie, stąd moja taki bunt i chciałabym, żeby to było w ten sposób odebrane. Przechodzimy do drugiej części, czyli pytania od czytelników. Pierwsze pytanie. Czym chce Pani zachęcić młodych ludzi, aby na Panią głosowali i wrócili do Brzegu Dolnego z Anglii? Bardzo ważne pytanie. Takie pytanie też padło na jednym z naszych spotkań i to jest to, co mówiłam wcześniej, czyli nie budujemy mieszkań, nie stwarzamy młodym żadnej oferty, przede wszystkim, żeby młody człowiek dzisiaj chciał zostać w swojej małej ojczyźnie, czyli w swoim mieście, on musi mieć godną pracę, musi mieć stworzone warunki, które też powinna tworzyć gmina. Walka z bezrobociem oczywiście jest zadaniem własnym powiatu, nie gminy, natomiast tutaj te warunki, stworzenie tych inicjatyw lokalnych do budowania biznesu, do tworzenia biznesu, to jest właśnie zadanie gminy. Budowanie mieszkań, czyli ta baza lokalowa, bo dzisiaj młody człowiek tak naprawdę wchodząc w dorosłe życie z kredytem, który ma spłacać przez 30 lat, a właściwie nie ma go z czego spłacać, to jest ten brak perspektyw. To jest ten brak perspektyw, a zachęcenie młodych ludzi, którzy nawet wracają z tym kapitałem z zagranicy, to proszę Państwa jest naprawdę żadna zachęta dla mieszkańca, dla młodego człowieka, który wraca z zagranicy, bo on tutaj nie ma stworzonych warunków. Czyli to jest jeszcze raz to, co mówię. Ten system, który powinien zachęcić młodych ludzi do tworzenia biznesu, do tego, żeby oni tworzyli w perspektywie też kolejne miejsca pracy. Tak jak na przykładzie Wrocławia można naprawdę wiele fajnych, cennych inicjatyw i wiele programów wnieść, a przede wszystkim korzystać ze środków zewnętrznych, z tych dobrych praktyk, które możemy tutaj do Brzegu Dolnego przenosić. Drugie pytanie. Kogo Pani zatrudni na stanowisku wiceburmistrza, sekretarza? Czy będzie Pani zwalniała kierowników wydziału, dyrektora Domu Kultury, rozpisując konkursy, których w gminie nie było od kilkunastu lat?
Proszę Państwa, tak, dzisiaj sieje się taką atmosferę grozy i mówi się, że przyjdę, pozwalniam wszystkich. Usłyszałam różne rzeczy, między innymi to, że będę likwidować szkołę numer 1, co jest ewidentnie nieprawdą. Zrobiliśmy nawet taką wizualizację termomodernizacji tej szkoły, bo tak naprawdę jest to jedyna szkoła, która nie przeszła jeszcze tego generalnego remontu. Nie będę zwalniać też, nie będę likwidować służby zdrowia, nie będę zwalniać pracowników szkoły, ani urzędu, proszę Państwa. Oczywiście, nowy burmistrz, który przychodzi, musi wprowadzić do urzędu swoich zaufanych ludzi, między innymi właśnie wiceburmistrza, sekretarza i skarbnika. To są kluczowe osoby, do których burmistrz musi mieć zaufanie, tworząc ten przejrzysty, uczciwy samorząd, o którym tyle mówię. I te stanowiska na pewno tak, natomiast nie zamierzam zwalniać urzędników. Są to ludzie, którzy pracują tam naprawdę ładnych kilka lat. Często ludzie od początku swojej działalności samorządu są związani z tą pracą urzędniczą i nie mam najmniejszego zamiaru tutaj nikogo zwalniać. Natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć, naturalne podwyżki, naturalne awanse zawodowe, których też dzisiaj w gminie nie ma, bo to wszystko łączy się z upartyjnieniem, z jakimiś znajomościami. Ja nie jestem związana z żadną partią polityczną, nie jestem związana z żadnym ugrupowaniem, nie mam też takiego potężnego zaplecza i ludzi, którym te stanowiska będę rozdawać, bo proszę Państwa, nie o to chodzi. My chcemy wnieść świeżość, tą nadzieję, uśmiech w ludziach, wzbudzić dzisiaj to zaufanie w mieszkańcach, żeby chcieli, uwierzyli, że można rządzić uczciwie i zapraszać do współpracy mieszkańców i budżet obywatelski, o którym tyle mówiłam, bo to jest to wspólne tworzenie, wspólne inwestowanie, wspólne kreowanie tego, co chcielibyśmy w gminie tworzyć, czyli ta nowa jakość. Teraz ma Pani prawo zadać pytanie swojemu konkurentowi, panu Jastrzębskiemu. Nie ma go, nie skorzysta z możliwości odpowiedzi, ale Pani ma prawo zadać to pytanie. No przyznam szczerze, że ciężko mi zadawać pytanie osobie, której nie ma. Więc może po prostu spuentuję to, co wydarzyło się dotychczas. Chciałabym powiedzieć, że kampania jest bardzo nieczysta, bardzo nieuczciwa. O ile od strony pozostałych konkurentów miałam naprawdę pełną kulturę i tutaj nawet podziękowałam panu Władysławowi Boczarowi, który taką kulturę w trakcie kampanii wykazywał w każdym tego słowa znaczeniu i za to go szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o sztab pana Jastrzębskiego, o spotkania, na których mówił, że to wszyscy są gorsi, nikt nie dorasta mu do pięt, on jest właściwie tą osobą, która musi rządzić, a za 4 lata i tak oddadzą władzę, ale na pewno nie tym krzykliwym opozycyjnym radnym. To jest, proszę Państwa, nieuczciwe. Nieuczciwe jest też to zasianie tego strachu, tej grozy i tego, co się dzieje, wmawianie, że będę likwidować, zwalniać i robić wszystko, bo oni to zrobią lepiej. Nie o to chodzi, proszę Państwa. Nie o to chodzi, gdyby faktycznie ta kampania miała być uczciwa, gdyby to była merytoryczna dyskusja. Pan burmistrz siedziałby tu dzisiaj z nami, a chciałam jeszcze raz podkreślić, że opozycja jest dobrem i tak trzeba to traktować, dobrym dla społeczeństwa, dla demokracji, a przekleństwem dla tyranii. I chyba to jest taka puenta, którą panu burmistrzowi chciałabym powiedzieć, zamiast zadawać pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam na naszą stronę www.kuriergmin.pl. Całe wywiady będziecie mogli Państwo przeczytać w naszym papierowym wydaniu Kurier Gmin już we wtorek. Natomiast dzisiaj życzę miłego odbioru. Cały materiał jest publikowany na naszej stronie bez montażu. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję i zapraszam na wybory 30 listopada. Mam nadzieję, że Państwo wybierzecie mądrze, nie będziecie poddatni na te wszystkie nieuczciwe i nieczyste zagrania, które konkurencja nam tutaj funduje. I zapraszam do wczytania się w nasz program na strona www.katarzynauran.pl, jak również na nasz profil na Facebooku. Dziękuję bardzo.